Siemaneczko, cześć, czołem, tutaj Pimento, witajcie na kanale Pali Dwa Razy, w tym odcinku test Nocturno, zapraszam. No więc, jest to broń dostępna tylko i wyłącznie z pakietu Ultimate, który kosztował bez przeceny około 1000 zł, także powiedzmy broń bardzo rzadka. A teraz parę słów o jej statystykach. Także, żebyście widzieli to, o czym mówię na ekranie, wszystko będzie odbywać się od teraz w tej formie, czyli porównawczej prawo, lewo, myślę, że tak będzie najlepiej. Jak widzicie, obrażenia Nocturno to 23, identyczne jak Skara. Więcej statystyk czytać nie będę, ponieważ wszystkie są dokładnie identyczne jak Skara. Nocturno to po prostu reskin Skara. Więc nie ma co dłużej się nad tym rozwodzić. Skar to bardzo porządna broń i Nocturno to bardzo porządna broń. Natomiast jest jedna różnica między tymi brońmi. No dobra, to czym w praktyce jest ta różnica? Zobaczcie, taki jest układ perków Nocturno i tak da się je wymieniać. Tutaj sobie zapauzujcie jak chcecie. Natomiast w Skarze układ wygląda w ten oto sposób. Te perki są ułożone z lekka inaczej oraz piąty perek jest taki dopasowujący, powiedzmy, do szóstego. Nocturno możemy osiągnąć inną kombinację. To była jedna, jedyna różnica między tymi brońmi. Ale teraz, co tu dużo mówić, sprawdźmy jak sprawuje się w praktyce. Dobrze, to teraz czas na test na sucho. Ta postać nie ma żadnych modyfikatorów do karabinów szturmowych. Moja broń jest na 106 poziomie mocy w Obsidian. Misja ma setny poziom mocy, a ja mam setny poziom mocy. Także jedziemy. Teraz niech będzie rozrzut. Rozrzut niewielki na początku serii, średni pod koniec serii. Odrzut. Odrzut jest dość znaczny. Szybkostrzelność maksymalna. Jest to karabin w pełni automatyczny. No dobra, to nadszedł czas na test praktyczny. Zniszczę ten obóz. No dobra, ja to powoli kończę. Problemu z tym nie miałem. Ta broń jest jednak ulepszona maksymalnie, to na pewno o wiele wielka jest zaleta. Oraz. Ogólnie jako karabin szturmowy spisuje się bardzo dobrze, jest bardzo uniwersalna. Tak jak Skara, no po prostu to jest Skara, tylko że z innym skinem, więc co tu wiele mówić. Broń najczęściej wybierana przez graczy Fortnite'a wedle White Sushi'ego i rankingu, który stworzył. Zaankietował on ponad 1000 osób z Reddita, w większości z Twin Peaks, i najczęściej właśnie decydowali się na użytkowanie Skara. Także można powiedzieć, że również Nocturno. Naprawdę łatwo się jej używa. Ogromny magazynek, w tym przypadku jeszcze zwiększony magazynek. Ogólnie fajna broń, co tu wiele mówić. Jednak nie powiedziałbym, że najlepsza w całym Fortnite'cie. Zdecydowanie nie. No dobra, oczywiście giveaway, wszystkie jego zasady w opisie. Jeśli ten test był dla Was pomocny lub Wam się po prostu podobał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz zachęcam do subskrypcji, by być na bieżąco z materiałami z Fortnite'a. Ode mnie to wszystko, dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć, cześć!